Jestem jak globotrotem. DJ Sojna. DJ Sojna. Jestem jak globotrotem. Teraz naginam z buta jak za mało lata. DJ Sojna. Żegnamy Koleje Polskie i witamy we Wrocławiu. Bardzo przyjemne miasto, myślę, że tak. Tu się szybko odnajdziemy przed tą wyprawą do Malagi. Dotarliśmy na miejsce pierwszego noclegu. Piętro czwarte, no całe szczęście jest piętro czwarte. Jesteśmy na miejscu, DJ Sojna in the house. Symbol kutki. Symbol kutki, morda. To no, symbol kutki, tak. Co może później tak? 8. Symbol kutki znowu. No, raz. O, dobry wieczór. Prosto ze wzgórz Ceylonu. O, minutka, godzina trzecia. I wcale nie jest milutko. Let's go. O, zima zaskoczyła taką. Jingle bells, jingle bells. No tak, to jest życie w trasie. Tłumy na lotnisku, tłumy. Karta pokładowa, proszę bardzo. Miejsce na skrzydle. Miejsce. Mam nadzieję, że mi gogle dadzą tutaj. A tu? Dostałem kulkę. Z 50 centem uciekałeś, nie? Dokładnie. 50 dostał 9, a ja jedną w telefon. Co ciekawe, miałem już wtedy smartfona. 50, elo moja mordo. Nie było tak źle na tym skrzydle. 15 godzin bitych po drugim końcu. Palmy, słońce i winko. Gdzie jest Mr. Szachal? Czeka na nas czy nie? Kasu po hiszpańsku. Kustosz. Cały hiszpański. Tu wszyscy mają na imię Ola. Wszędzie jak ktoś mówisz tak. Ola. Drugie najważniejsze, co musisz umieć. Una copa del vino bianco. Bardzo ważny taki zwrot, który trzeba wiedzieć. Un mas, czyli jeszcze jedno. To przeżyjesz. To w Hiszpanii sobie poradzisz. Najbardziej mi się z tego podoba vino bianco. No. Bo zamówiliśmy koniec końców coś tam select, a przyjedzie Kia Optima. Ja się chciałem spytać co na to kękę. Możesz mi postać kija. Jak zwykle gonimy się z kierowcami Uberów. Nie weszłeś. Jestem hardcore. Się okazuje, że na 4 herbaty usta, ale no. No i ciężkie jest życie DJ-a. Tak, przechodzić tą walizką człowieku po tych hotelach, wśród tych palm. Są 4 gwiazdki, jak przyjdziemy my w dwójkę, to będzie 6. No i witam. Kogo roszczesz? Namendowani. Ekspedientki są zawsze. Jedna jest zawsze, a druga też jest zawsze. Nie, ale zawsze tak jest, nie? Zawsze. No, na taki wypadek powinniśmy do nich powiedzieć hasta luego. Czyli? Do zobaczenia. Albo jak mówił Arnold Schwarzenegger, I'll be back. Ile lat on jest w formie, stary, nie? No, jak i teraz jest wegan, nie je mięsa, mordo. Tyson też nie je mięsa. Wszyscy przestali jeść mięso. Tyson nie je mięsa. Schwarzenegger nie je mięsa. A Pudzianowski, zadzwońmy. Jak na masę, to trochę mięsa więcej. Znajdujemy się w kebabie, w którym przed chwilą Mariusz Pudzianowski zjadł mięso. Nigdy nie sądziłem, że DJ mnie doprowadzi w takie super miejsca. Tu są nasze peskadosy. Tego było mi potrzeba tej zimy w Polsce. Dlatego ja. Robię smoka. Kiwi, truskawki, wszystko naraz. Kiedyś te smoki robiłem na dwa Jack Daniels. Rybka jak rybka. Perfekcja. Pomnik Stefana Żeromskiego, jak złapał Morenę. To był w ogóle kozak. On ma wiele tych pomników, słyszałem. Ma, dużo. W Hiszpanii same są. Tak. Wszystkie. Ogólnie słyszałem, że on założył. Hiszpanię. Tak. Czytałem o tym. No. Normalnie czytałem o tym. To co? No bra bra bra. Bra bra bra. Bra bra bra. Pik pik pik. Walna hejnał. Walna hejnał. Zeruj, 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 zeruj. Im więcej alkoholu, tym urlogi wychodzą lepsze.
smak jointa. Życie to dealer oraz we don't give a fuck. Kamera jest we właściwych rękach teraz. Minionki, piszę ciebie. Na masita. Nasze rytmy. Ale tylko w domu, po cichu ich słuchamy, żeby fani nie wiedzieli, żeby... Nie, moją ulubioną wokalistką jest Shona Pola i ja się tego trzymam. Cygarko? Nie, ja cygara przywiozłem sobie z Kuby Kohibę, nie? No. I powiem ci, że nie jestem fanem cygar. Ten gadżet do obcinania tych... Tak. Cały czas chodziłem i robiłem kat, jak to DJ, katowany. No. Słoń w USRH, cały czas, rogi w górę. Podobno słoń nie ma taktu i jest okropnie ohydny. Wyjebany się śmiecie, na homo sapiens mam alergię. Witam was, cesarzowa z tej strony. I znowu słoń. Piwko wypijemy, że tak zapytam. A jak? Kącik gastronomiczny, odcinek drugi. Zróbmy tak, w tym odcinku wstawimy swój, ale w komentarzach ludzie dają znać, jaki sample by chcieli na przybicie, bo będzie więcej odcinków. I więcej przybić. Tu trzeba dużo pić, ogólnie, żeby się nie odwodnić. Marynarze jak płynęli w rejs, to nie brali wodę, bo ona butwiała, tylko co brali? Winko i rum. Elegantko. Tutaj wiesz, o. No. Szpanyzą. Zamarynowany hipopel. To jest ensalada rusa. To jest frytka. Polecam. To jest taka nasza jarzynowa sałatka, tylko że z tuńczykiem. Kolega sobie zapadał coś takiego, że powiem wam, że nie jem mięsa, ale jak na to patrzę, to się zastanawiam, czy to jest dobry pomysł. Majonez i nie zmienia się nic. No i będę go zjadł. No i dostałem paję. Oj, syto. Nie ukrywam, ale bardzo dobrze. A i tak trzeba żyć. Pojedli, aż się ściemniło. Idziemy po najlepszą rzecz, jaką można tutaj w markecie dostać. I po polsku lejemy, aż się będzie wylewało. Ci katalan mówił, że... Można normalnie przybić, to jest można. Najlepsza cecha tego. Bardzo dużo minerałów ma i świetnie się nią napijesz. Siemanko, przerywamy ten program. Dostaliśmy komunikat, że mamy dla was wypasiony konkurs, który możecie wygrać za pierwsze miejsce. Komplet dresowy limitowany Aroma King, za drugie miejsce satynowy zestaw, podenki i koszula również limitowana od Aroma King i za trzecie miejsce nic innego jak t-shirt Aroma King. Do wszystkich trzech miejsc wygranych dodajemy gadżety Aroma King. Sami się domyślacie, co to jest, także warto brać udział. Wystarczy zafollowować Instagram Aroma King _oficjal, udostępnić właśnie ten post konkursowy, którym nie widzicie na swoim Insta Stories i oznaczyć Aroma King Official oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które właśnie wam zadam. Mianowicie, z czym wam kojarzy się marka Aroma King? Najlepsze odpowiedzi zgarniają 3 wypasione, limitowane pakiety ubrań i gadżetów od Aroma King. Także warto brać udział, a my wracamy do odcinka z Hiszpanii. Salut! I co, jak jest? Bardzo dobrze, jak widać. Forma jest, kawka jest. Tu nam rano o 7 śmierci wynosili. Sojna prawie wyskoczył z wyra. Zeru. O! Tym razem. Dzień drugi. Musimy napierdzielać, bo nam zostało pół godzinki do autobusu. Bardzo przyjemnie, tutaj 20 stopni. Powiem ci, że ja lubię taką pogodę. Ogólnie obserwacja nasza jest taka, że jest tu po prostu mnóstwo Brytyjczyków. Mnóstwo. Pali się. Urokliwie, co? Bardzo ładnie. Pozbrk poznański jest sobie. Szwagier kładł. Ze szwagrem nie takie, żeśmy kładli. To ciepło się robi tak, kurde. Niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne. Mol to niebezpieczne. Jest harówka. Jezus Maria, wieku. Wykończysz mnie. Ale tu mają ruch na tej alei. Aleja Mienia Żeromskiego. Myju ulicę. Tam zaraz wejdę pod ten wąż. Bierzemy tego, bo jest convertible. A chociaż czerwony byłby szybszy. Tą obawę
że jest ich strasznie zimno. Jezu, panują inne standardy. Oni chodzą wolno i mają długie ciuchy. Chodzimy szybko i mamy krótkie ciuchy. I szybkie ruchy. Kocie ruchy. I duże brzuchy. No, 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 no. No, 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 kolego. Że jak wybiegnę do was, zobaczycie. Idę. Dobra, starczy. Rondo imienia Stefana Żeromskiego. Tutaj kolory świateł na przejściach są umowne. Nie idę już. Wstawaj. Nie wstanę. Tak będę leżał. Choć mamy jeszcze 5 sekund, żeby przejść. To powinno być u nas na każdym przejściu, żebyś wiedział, kiedy możesz iść. Sika do tego bankomatu. Ludzie, dajcie żyć. Nie wiem, ile przeszliśmy, ale dawno tyle nie przeszedłem na raz. Z roku idę do DJ-ki z baru. I z baru do DJ-ki. Dobra, wydaje się, że udało nam się trafić na właściwy przystanek. Jest taka aplikacja, która się nazywa, o proszę, Avanza. Trzeba wejść na stronę i tam się próbować rozeznać. O, są busy, które jeżdżą po Maladze, busy, które jeżdżą aż do La Linii, czyli na Gibraltar w zasadzie, także ten. Dobro by tu nie odwaliło, kupiłem najtańszą wodę. Okej. Okay. Marbella. Okej. Okay. Yeah. Gracias. Uno. Czeryf nas sprawdził. No nic, będziemy jechać. No i dojechaliśmy do Marbei. Rozmówki hiszpańskie, poziom niedoinwestowany. Że dwa LFI, tak się czyta? Byliśmy w Marbei, nie w Marbelli. No wychodzę tutaj z zapytaniem, jak jest LLQJ, tak? JJ. Ostatnio w trasie słoń napuścił kawałek Gold, który musicie sobie sprawdzić. To jest taka energia, człowieku. Wiesz, gdzie my idziemy, bo tak... Chcemy szukać naszego przyjaciela Noriakiego. Bardzo gonią w Marbei za robienie graffiti. Natomiast znowu lepek poprzypieprzaliśmy w buchtę i przypieprzymy zaraz następne. O, zaczęło kropić nam na łeb. Słuchajcie, jak ktoś chciałby sprawdzić, jak to się stało, że z takiej zapadłej dziury, gdzie były tylko panie na usługach, marynarzy i śmierdziało rybą, stało się takim hiszpańskim kan, to polecam sprawdzić postać Jesusa Hilla. I a lo mejor tengo más de 300 millones de pesetas ya. Gość był przelujem. Opcja była tego typu, że mu zabronili tu budować. Był deweloperem, to został burmistrzem i se sam pozwolił. Jak tu byliśmy z 3 lata temu, kolega Noriaki zostawił tu oczerka. Tu nie ma w ogóle tolerancji dla graffiti, w związku z czym zamalowali. Ten skatepark jest regularnie odmalowywany. No, pójdziemy zobaczyć, bo to było za tą ścianką. I co my tu mamy? No nie. Świeżynki. Dobra, jesteśmy w Marbei przez 2L, ale i słuchajcie, starzy skatepark nie wieją, jak widać. Oddajcie mi winyle! Jesteś głodny? Ja jestem zawsze głodny. Zawsze głodny? Zawsze. To się przeszliśmy parkiem. Idziemy jeść do Włocha, do Bella Napoli. Bella Bella. Tam dostałem kieliszek limoncello, to był kieliszek od wina. To tam jest stare miasto. Jak tylko uzupełnimy kalorie, to wbijamy. Skoro idziemy do Włocha, to pora na troszeczkę włoskiego. Na wejściu mówimy buongiorno. Buongiorno. Nie mówimy la stronca, bo to jest brzydkie słowo. Będziemy wychodzić arrivederci. Mariano Italiano. Tylko dla was idę jeść dla was. O, szachy! Po gambit królowej, dalej, zaczynasz. Start your clock. I wygrałeś, gratuluję. Szachmat, najszybszy gambit, jaki widzieliście w życiu. Tu se przy okienku damy. Teraz będziemy dzielić, słuchajcie, ludzi na tych, co lubią hawajską z ananasem i na tych, co nie lubią hawajskiej z ananasem. U prawdziwego Włocha w Marbei, no i jak widzicie, jest. Czyli o czym to świadczy? Rządzi. Ja jestem z tym, że to jest morderstwo i mi za to w lochach ludzi wolę trzymać. Polecam wam, moi drodzy, spaghetti con verdura z frescas. Słuchajcie, gdybyście mogli poczuć zapach. No nie możecie. Będę go zjadł. Kącik gastronomiczny. To jest nasz człowiek odpowiedzialny za to wszystko. Jak? Wrażenia? Bella. Jesteśmy świniaczkami, nie? I nam tak tu smakuje, że musieliśmy jeszcze pizzkę zamówić.
Zeruj. Tak, zrobić prosty sposób klimat w knajpie. A zrytuję? Kochajcie, chyba. Bardzo kochajcie. Kochani, przychodźcie. Tu jest Włoch, który was kocha. No, z owoców tutaj normalnie robią smakowe aroma kimbi, nie? Też do muzeum na szybko? Chyba nie. To jest 10 minut, to jest malutkie muzeum. Ale gdzie to jest? Dosłownie po drodze. No, a nie chcę do muzeum, no. A i tak go wezmę, zobaczycie. Konałem gościa, bo mu powiedział, że za darmo jest. Muzeo del Grabado. No dobrze, namówiłem się. No to idźmy już. I proszę bardzo. A był Picardo, rzeczywiście. Jestem pod wrażeniem. No zobacz, tu są jego szkice. Co się stało, że miał taki krzywy nos? Tak malował. Jak malował prosty nos, to by go nikt nie wiesz. Ciekawe, żeby was nie skłamać, to wydaje mi się, że ten budynek był kiedyś kościołem. Trochę Picassa, trochę Miro, trochę Dalego. Bardzo fajnie. Warto było? Bardzo. Za darmo? Polecam. Poznaj. No. Tutaj jest knajpa The Farm. Tu wam bardzo polecam zajrzeć. Da. Kulkę loda? Lodowego? Black Chocolate wjeżdża tak, że jest koniec. Nie wierzę, że już dwie wielkie kulki. Chodzicie o Włocha? Tak. Mieliśmy pizzę, spaghetti i czas na lody, tak? No, no tak, no masz rację. No to jest taka dziewczyna z Polski, która ma kawiarnię. Czy taką, okay. Takie tapasy, kawiarnię i tak dalej. I jakbyśmy z Norkiem, to je zostawił tam łoczerka małego. To lody. Słuchajcie, główny plac. Tak się prezentuje La Placha de Naranja. Bardzo ładnie. I tu możemy gdzieś na kawkę sobie cupnąć, mój drogi, jak nasz oper. Ty już to zjadłeś? Chodzi mi o to, że uwielbiam czekoladowe lody. To lepszych w życiu nie jadłem. To za mi. Ma idę do tej babki. No. No ktoś tu smaży i to nie frytki. To są palone grube baty ewidentnie, bo naprawdę zapach jest zacny. A lody pyszne. Nie wiem, czy mam to mówić, ale on dojada, kurde, mojego, bo ja pękłem. Pancetella. Jest palma, jest placyk, loda już nie ma. Pomnik świętego Stefana Żeromskiego. Chodź tą wąską, idziemy tam na przeszczał. Fajny pomysł, no. Co pomysł ma? I na parsek dla mamy słonia. Naprawdę? No, bardzo ważna rzecz, przywiezienie na parsku dla mamy słonia. Bumerangi za piątkę tej. Dla mamy Rafała. Serio? Nie, żartuję. Zawsze przywożę bumerangi, mam zawsze. Że jesteśmy, to jesteśmy w Marbei. Cesarzowa. To i tam. Jakieś pytania? Jakie piękne drzwi! Kapelutek za 45 jurków, sąkowy. Przepraszam, ile? Czy to znaczy, że to jest 180 euro? Chodź, bo ja się boję tu oddychać w ogóle. 1200 euro. Panama Original. Brad Pitt. Johnny Depp. A ja rozumiem ceny tych kapeluszy. Ja normalnie rozumiem. Ale najśmieszniejsze jest to, że faktycznie tu nikogo nie ma, nie? W następnym odcinku Madonna, David Bowie i DJ Sojna, który biega. Jedziemy samochodem, śpiewamy piosenki. This is the Reebok or a Nike. Oglądamy kamienie, podróżujemy śladami kulopa i tak znów wyjemy we włoskiej klejnie. Forza Polonia. A ptaki sami zobaczycie. Ptaki odjebały murmuracje. Koniec.